Witam was wszystkich w kolejnym odcinku z CSGO. Dzisiaj znowu ze mną jest Sweet Johnson. Przywitaj się. Witam. No to tak, zaczynamy nasz miks. Okej, no to tak, gramy teraz sobie na mapie to jest Deniuk. Witaj po tych kopułach. Od teraz przerwa? Hello. Dzień dobry panu, dzień dobry. Bardzo ciekawe, bardzo. Sorry. Jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby ktoś od razu robił przerwę, gdy się gra zaczyna. Nie wiem, może do stracza mu się zachciało. Chociaż miało aż 5 minut przerwy. Chodził to tu miał. Dobra. Kurde no. No nie, chyba znowu przegramy. Ciekawe co zrobi pieseł. Pieseł tutaj zostaje strzeliwany. Teraz coś tam i niestety splantowali na B. Uj. To jest w końcu A czy B? A to jest na górze, B jest na dole. To ty nigdy tutaj nie grałeś? O nie, O nie. Wiecie co z nim zrobić. Musicie napisać komentarz. Wladzius, ucz się grać na Mirażu, by się rymowało. Więc na Mirażu zagramy następnym razem. Nie, pobitowy kontynuacz. Nie, będą. Nagramy na Mirażu. Bo widzicie, na innych mapach mamy dramat, nam się dzieje. Kurde. Co ja zabić na plecach nie potrafię? Jednak potrafię. Nawet skosy zabiłem, widzicie? 1-3-3-7 prawdziwy. 0-0-7 Dodgę. Zobaczymy, pieseł strzela i zabija. Jeszcze został ostatni przeciwnik. Co zrobi pieseł? Gdzie? Co zrobi? Co on zrobi? Pieseł jednak się decyduje, czy schodzić w dół, czy nie. Czy skakać po silosach? Jednak nie. Cały czas zostaje na dachu. Zostaje i wypatruje przeciwnika. Widzimy przeciwnika, ale idzie na plecach, chyba zajumał bombę, ale nie zauważyłem, więc nasz pieseł przeładowuje broń. Przeciwnik się przygotowuje i niestety on wygrał. Dobra, kieruję. Wo! Witaj twoje jajca. Czary, mary, origami, M4, A4 już mam. Dobra, to się nie zrymowało. A ja happy, tam, ty happy. Ty happy. To więc tak, ja tutaj idę z M4, pójdę sobie na B i będę pilnował tutaj bombside'u B. No wiesz, tak od strony tych tutaj, gdzie są te takie gówna jakieś. No to tak, no to jak już tak sobie stoję, no to wam mogę powiedzieć, nie. Ja dalej awansu nie mam, tutaj nasz koleś, co nas wykeruje, czy nas Sweet Johnson. On już tutaj dawno awans dostał, Silvera 6. Bombę mają, więc możemy od razu ją bronić. Więc tak, jakieś info musisz dać. Dobra, będę pilnował wejścia od strony naszego spawnu i odbij od dołu. Zobaczymy co będzie. Na respy. O kurde, na respy. Ale minus 50. Dobra, nie będę raszynem. To jest bomba w sumie. Stój. Po co żeś raszował? No i co? Kazałeś mi stać i on był... od nie wiem kąt nawet. Jaką cię zobaczył? Bo tam był koleś ze snajperką. Dobra. Czekaj, powiem tym, że zajumali bombę. Hippicate bomb. Dobra, jak widzicie, mój Perfect Ignis tutaj zadziałał i powiedziałem, teraz tutaj koleś skanuje ostro, jednak sądzę, że zaraz dostanie plecki ostre. A jednak nie, jednak tutaj zesmokowali, ale nieudolnie. Na górze przeciwnik chyba był. No ale niestety znowu żeśmy to przegrali. Echo? Patrzcie co mi się dzieje, gdy przegrywam. Echo.
Dobra, zagramy sobie eko, bo nikt nie kupuje poza Oskarem. Co to w ogóle za bronię? Dobra, wszyscy kupili, to znaczy, że ty też masz kupić. Tak mówili na poradnikach byciu dobrym. A ja nie kupuję. Więc jesteś słaby. Dobra. Do you like pizza? A, you are pizza. Gdzie ten koleś jest? Kurwa, ja szukałem tych, co są na górze, oni byli pewnie na silosach, ja jak głupie pewnie wyglądałem. Dobra, Ace Wolf, zobaczymy co zrobisz. Pokaż akcję, ogląda cię miliony ludzi. Co robisz? Skaczę po kurniku i ich nie wycelował w drzwi! Zobaczymy co zrobi na spawnie, tam się ostrzeliwują na te antyterrorystów. The Wolf skakuje. Biera się na silos i na niego wskakuje. I zobaczymy co teraz robi. Idzie pod kładce. Na shifcie z kosą, bo po co z bronią jakąś, którą można by zabić. I tak, wszyscy został sam na pięciu. Co zrobi Wolf? Co zrobi Wolf? Widzi te jednego na kurniku jak skacze. Bombę widzi na silosie. I jednak niestety nie trafił. Sweet Johnson przegrywa pojedynek. Tak, a zabiłeś? Co? Został ciebie, co? Kurde, no co się dzieje tutaj? Wszystko przegrywamy, to wszystko przez niego, na pewno. Nie, to teraz się to robiłem. Hajsu i mam hyperkiss. Ja. A poza tym, kto... ten. Proszę o jakieś te raidy. Skiny o wartości 20 euro. Jak widzicie... Za... Co? Nie słuchajcie go, to jest Sid Johnson, to wiecie, on co najwyżej wam może do was, do gangu, do Groot i dołączyć. No. Kosa, ha ha ha! Minus 24. Ale tutaj jadę wszystkich. Dobra, ten ostatni jest w środku, widzicie, sprzedałem kosę. M4 zdobyłem. Nawet swoją. Masz broń. No i widzicie, znowu się wyrównuje, on zamyka, ja keruję. Co to było? Widzieliście to w ogóle? Fryer in the hole. Russian dodzi. Tatowali chyba na A. A to jeszcze jeden jest w tych. Jeden na 84. Jeden tutaj widziałem jak przebieg, więc zaraz się nim zajmę. No. Ej, czemu jest kuba? Bo to nie był ten. No dobra, jeden. To jest na B czy na A? Dobra. Albo na silosie. No. Nie wiem, ja nie widzę bomby. A jest tutaj, defuzowana. Nice. O, udało mu się defuzować. Jest. Kurwa. Nie zabiłem tego dziada. Masz broni. Chociaż i tak masz kasę. Widzicie, keruję. Nieważne, co tu jest. A wyciągam sobie pistolet, żeby szybciej pobiec. I tak. No bo pójdę tutaj kampić z tej strony. Będziemy pilnować tutaj. Albo nie, z tej strony będziemy. O, skampimy z powrotem się tutaj, gdzie byłem. Na tych tutaj krzesełkach. O tych. I znowu idzie. Tym razem idzie nie teraz, tym razem idzie pieseł. To chyba też był pieseł. No i mnie jedną w fryzurę. Dobra. Zrobimy jak mówisz, czyli tam fryzura... Dobra, gdzie są? No, żeby ludzie ładnie widzieli, nie złapać kierunków. Tylko, że to nie mamy kamerki. A dostaję z góry.
Dobra, to tutaj rzucimy smoka, że niby tędy będę wybiegał. Widzicie, jaki dobry? Taktyka. Takie fejki. No. Fucka. Chyba gdzie teraz... Nie, bomba. Nie wiem, gdzie bomba. Nie wiem, gdzie bomba, nie wiem, gdzie wszystko. No... To odpowiedź może na B. Nie wiem, będę pilnował A. Tutaj to rozwalę. Nie słyszę, co koleś gada, bo że się dzierasz. No, ale Hasbar poszedł na B. Aha. Poszedł na B, no to idziemy na B. Majbę. W ogóle ja tutaj też widziałem legalnego tego wallhacka, więc ci zaraz go pokażę akurat tutaj na oknach. No, bo będę pilnował bombside'u B. Jeżeli nic się na B nie zadzieje, no to pójdę na A. Prawda. No, no to teraz... To teraz ci pokażę, jak zrobić legalnego wallhacka. Bo oglądałem poradnik, to więc tak. Masz graffiti jakieś? Wielkie? Dobra, no to pójdziesz ze mną. Idziemy na B. Tam, gdzie są szyby. Tak, najszybciej jak możesz, biegniemy na B. Pokażę ci, jak zrobić legalnego wallhacka. Więc tak, biegniemy jak najszybciej, jak możesz. Bo to jest ważne, żebyś to zrobił. I tak. Tutaj od razu schodzisz na dół, gdzie są te takie toxic, nie? I... Nie widzę nikogo. I tak, tutaj gdzie jest? Chodź, bo ty nie widzisz, bo ja nie mogę tego solo zrobić, bo mam małe graffiti. To jest nasz. Tutaj robisz te i robisz graffiti na oknie. Jak masz tak więcej, to można sobie zakryć całą tą powierzchnię. I gdy tak stoję, to z tej strony nie widać. Widzisz? Patrz, możesz sobie zobaczyć mnie. Zobacz sobie. Nie wiem, ja będę pilnował tak B. Nie wiem, czy to gdy rozwalisz okno, to widać. Za silosem jest bomba. Możliwe. Gdzie jest bomba? A. Nie, tutaj bomba piszczy. Ty mówisz mi A. Fake info. A tutaj przecina właśnie kabelek ostatni. Proszę. Zrobiłem prawie, że Ninja Defuse'a bym to mógł nazwać. Nie, gdy się graffiti niszczy, to już tego nie widać. Widzicie? Nauczyłem was czegoś pożytecznego w tym odcinku. Pokazałem, jak zrobić legalnego wallhacka. Ale nie masz kasy znowu. Bieda. Masz tam. Ja mam 9000, więc mogę coś kupić. Widzieliście, jak ja to grałem? Nie zapuszczajcie osób na tą górę. Nie, 10-1. Ty masz 10, ja mam 1. Znaczy, ja mam 10, ty masz 1. O, patrzcie, jak skoczyłem na drzwi. Teraz inaczej czekam, aż wyjdą. Szurnałem cię. Unlocks, please, za dużo smoków. Dobra. Weź tam, idź tam, sprawdź na zwiady. No, co tam się dzieje? Nie, hangar. 1, minus 22. Hangar. Nie, ten, no. Tu po lewo. Dobrze, good dog, zaraz ktoś powie. Good dog. Dobra. Tutaj jak widzicie, jarają. Nie wiem, czy na A, czy na B splantowali. Robię takie coś, żeby pomyśleli, że tamtędy idę. Chociaż i to było zjebane, bo przecież i tak tędy muszę pójść. No, to się dzieje, gdy przegrywam. No bo i tak w sumie nie miałem co innego zrobić, bo zaraz bomba by mnie przecież wybuchła.
Nie rób nic. Nie, tutaj nie dawaj. No, zjebało ci się graffiti. Chyba. Dobra. Ej, to więc tak. Ale idę z powrotem na te krzesełka, to co mam. Też czuję, że to akurat będzie dłuższy mix, będziemy dłużej grać. Tutaj mamy kolesia z pompą, pompa team i pompą. Czy nie idzie, że dobra. To jak jednak się wycofuję na krzesełka? Albo odcofuję. Dobra, to więc wszyscy są chyba na midzie, skoro ich nie widać. Dobra, jeden jest na silosie, jeden na silosie. Dobra, ja wchodzę na silos, jeden tutaj na dole strzela. A niestety był lepszy ode mnie, jest na dole, tam... Nie z tej strony. Ale z tej strony też jest. Tam, o, niestety umarłeś, był lepszy od ciebie. Oglądamy tutaj Disser2X. Zobaczymy, co on zrobi, co on zrobi. Bierze jednak eskę, bo uznał, że będzie lepiej z eską, ale niestety... MTA Sago rozwala. Dobrze, teraz zobaczymy, co robi Div Shift. Div Shift. Tutaj Div Shift będzie walczył. Dwóch na jednego. Dodgy 7 życia. 2 kile. Zobaczymy, co Dodgy robi. Wyrzucił broń. Bierze broń M4, królewski paladyn od Div Shift. Zobaczymy, co obydwaj wykonają. Bomba nabi, a on jeden idzie. Div Shift otwiera tutaj i ogląda. Bomby nie widzi. Nabi. Bomby nie widzi, nabi. Bomba jest na, ale niestety nie udało się mu. No i niestety przegraliśmy tą rundę, bo Divshi nie potrafił się odnaleźć. Niestety go zaczyna przycinać coś. No i wybuchnął. Wszyscy wybuchnęli. No. Sorry! Napisałem sry, a co ty chcesz? Masz broń. Masz broń, tam leży. No kurde, koleś nie wiedział, gdzie to było. Jak gracie bez dźwięku, no to nie wiesz, gdzie to jest. Dobra, jest reszta na midzie. Jeden może być na silosie. Ej, bomba jest na midzie, tam za tym czerwonym tą skrzynką kontenerową. Dobra, rozjebany. Rozjebany, enemy. Kurde, ja wszystkich po swoich biję. Mówię, jak tak skampicie w takich miejscach, gdzie się normalnie wrogcy kampią. Dobra, nie robię raszyna, tylko będę pilnował bomby. Dobra, o widzę go, już jest, wiem gdzie jest. A, u góry, już jest dawno na dole. Gdzie ma żawkę? Siatka biedy, z nami z powrotem. Teraz od Chipel Life, siatka biedy do niego należy. Co dasz za to? Gdzie ty jesteś? A tutaj, co dasz za to? Dobra, może być. No widzicie, tutaj Hyper Beasta od Ace Wolfa, w sumie od znanego tutaj nam Sweeta Johnsona. W ogóle Sweet Johnson, w ogóle ty tutaj nic tak nie mówisz, nie? Bo widziałeś moje gameplaye wszystkie na kanale, to powiesz nie. Chciałbyś, żebym nagrywał San Andreas, nie? Czy nie? No, może. Bym opowiadał, nie, jak tam jedzie Sweet Johnson, albo SAMP też nam możemy nagrać, albo NTA na multiku. Oczywiście, jak będą chcieli widzowie, nie? Bo może oni ciebie już nienawidzą w ogóle. Mówią, że jesteś zjebany i w ogóle. Patrzcie, jaki zjechałem z eski. Że to jeden został. Widzicie, znowu gruby z ikonu wygrywa rundę. Nie, no patrzcie, Ace Wolf zamyka. No, opowiada jakieś śmieszne żarty, bo ciebie znienawidzą widzowie. Ej, no weź, no. Ja cię uratowałem, popiję ten sesji. Dobra, no to ja opowiem, skoro tak smutno. Jak się nazywa antyterrorysta, który próbuje bobić bombę? Ty. Bomba rozbrojona. Nieśmiesznie.
mogę dostać teraz order najnieśmieszniejszego człowieka na świecie. Dobra, więc tak, zrobimy taktycznego smoka. Wiecie dlaczego taktycznego? Bo myśli, że jest zesmokowane, a tutaj gówno. Prawie zawiętego za nim, teraz tutaj wyjdziemy, żeby mnie pokonać. Niestety nie udało mi się, ale dwóch zjechałem tam. Dwóch dostało po pełną poryju. Są oni wszyscy we środku. Wiesz? Oto jak oglądamy, co jedzie Days 2X.com. Co on robi? Co on robi? Bomba na B. Tutaj koleś chciał z niego sprzedać full auto, już tutaj skanował drzwi, ale niestety zjechał go MCSA. Znowu. Był od niego znowu lepszy. No a to jest jaka to jest runda? 13 runda, to więc zaraz będziemy zmieniać strony. Dobra, masz broń znowu, będziesz krzyczał, że nie masz broni. Nie wiem, dałem Dyfszykowi. Nie miał broni. O, napisał ty. Też mu napiszę. Ty. Nie na tym, ale dobra, niechaj będzie. Może być u góry. Ja nie wiem, ja tutaj znowu pilnuję tutaj trofea, nie wiem jak to się nazywa. Kurde, koleś był lepszy z auto szmaty. Tutaj jeszcze jeden jest. O kurde, dobra. S Wolf. Masz tam wszystkich w środku. Masz tam bombę w środku też. Na górze. Good dog. Teraz tak, gdzie ten koleś poszedł? O kurde, zawsze zauważyłem, że ten koleś zawsze znika. Zauważyłeś to? O, plecy ci robił. Dobrze, Ace. Gdyby nie ty, to by ta runda nie wiem, jakby wyglądała. 7-7. A mam kasę tylko teraz na siebie. Sześć fragów. No, rosną. XP-szu tam, smoka taktycznego. No. Dobra, ja tutaj znowu pójdę tą samą stroną. Oj, proszę. Klinow zabity. No tutaj szybko badanie na górze jest jeden. Dobrze. Jeszcze jeden na schodach tam, gdzie jest do góry. No nie. Czemu go nie zabiliście? Dobra, i teraz ten ostatni robi strzela ciebie gdzieś. On na spawnie jest. Też bombę na spawnie. Dobra, już twoi idą. Po niego. No i antyterroryści wygrywają. Dożyć zobu najwięcej fragów. No a coś im powiem. Co im powiedzieć? Haba, laba, laba, chupa, dule, ble. Takim zagadałem, nie? Że już nie wiem, co oni powiedzą. Dobra. Kupujemy Kevlera. To nam jej. No, no to idziemy na miedzie. Znaczy nie na miedzie i nie na B. Na B, no to idziemy na B. No. I gitara. No gitara, no, opatrz, kogoś coś tutaj chcieli zrobić, bo tutaj głosowanie mi się wyświetliło. Nie, czy tobie też? No to znaczy, że kogoś chcieli z przeciwnej drużyny wywalić i koleś dostał bana na 30 minut! Gruby z ikonu. Oni wszyscy są tam już, na górze. I tak do góry. It's B, fuck off. Myślę, że na B nic nie ma. No nie no. Tutaj dwóch kolesi jest. Jeszcze jeden koleś jest na górze, tam był. Dobrze, znowu do G. Jaki on jest dobry, jaki on jest dobry! Dobra, mamy kasę na Kałacha i na Kevlera, idealnie akurat. 3700 runa. I na P90. Ta P90 jest najlepsza. No. Nie widziałem lepszej broni niż P90. P90, podnosisz bombę. Biegnę sobie tupu z bombą. Kole dwóch w tych hangarze? Jest.
Dobra, jeden rozjebany. Tutaj jeden na dole będzie. A nie, na górze w hangarze. Kurde, ale obrywacie. Ale plantuję za tym silosem. Więc możesz powiedzieć, gdzie skąd idą na przykład. Patrz na kogoś, kogo nie ma i będziesz mi powtarzał info. To ich przypomnę. Dobra. Tupu. Co, biegnie ktoś? Nie patrz na mnie, tylko na tego drugiego najlepiej. Jak już masz. A przepatrz na tego drugiego. Jest, ale dobra. This is pointy. Zaraz wyjebie! Dobra, przeżyłem. A kupujemy nową kamizelkę, poprawiamy sobie. I tak, gdzie idziemy? Daj mi. To ty broni nie masz? Gdzie ty jesteś? No, tu. A, tutaj. Masz kałacha. Dobra, to biegnie z powrotem szybko na A, B, C. Na ABC? Na silos. Nie, na silosa nie idę. Dobra, zabiłem jednego i koleś tam jeszcze jeden jest na A. Będzie rushował wam, jak tam będziesz wchodził, to tam w środku on będzie. Dobra, Rejo coś tam. Tam przeszedł sobie po prostu przez drzwi. Dave Steve tutaj będzie się chyba z nim mierzył, czy nie? Tutaj? Dobra, idźcie po bombę. Idź po bombę. Tutaj jest jeden w tym, siedzi w kurniku. Idź po tą bombę, bo tam mam bombę w środku. Tutaj już nikogo nie ma. Bier bombę i planting. Dobra, możesz plantować nawet na silosach to. Plantuj to. I teraz idź gdzieś w pizdu. No i to jest kampa. Widzicie? Dave Steve ogląda kabel. No, o kurde, co się tutaj dzieje? Więc tak, Dave Steve. Co robi Dave Steve? Dave Steve się ogląda. Wszyscy pobiegli na B. Dave Steve został na A. Ale Dave Steve nie pilnuje bomby, czy jest w ogóle defuzowana nawet. W ogóle jeden koleś u nich wyszedł. Wiesz? Więc w trzech grają. Drużyna głosuje za poddaniem się. Zobaczymy, jak myślicie? Podadzą się, możecie już na dole obstawiać. Czy się podadzą? Nie no, nie podadzą się. Nie ma bata, żeby się podali. No właśnie. Co dobrze. No, bardzo dobrzy są. Dobra, teraz dobra. Resztę. No to idziemy na mida. Ja idę na silos. No to idziemy na silosa. Szybciej. Umiesz tak obany hopa? Oczywiście, że tak. Ja wszystko potrafię. Jestem bardzo dobry, jak widzisz. Dobra, ja tam widziałem kolesie z tym takim szarym kontenerze był. Ja nie wiem, czy nie spierdolił już. Jeden na spawnie siedzi. Chyba tak, że stanął, że nawet przejść się nie dało. Na dole są. No, widzieliście, jak to zrobiłem? Kurde, zabił się, widzieliście? Zabił się sam. Patrzcie, jak ja ich karuję. 58 punktów, 5 VP. Ja tutaj normalnie muszę mieć golda, no. To moja sterowa. Ja. Dobra, znowu idziemy z powrotem na silos. No, patrz, 9 fragów. No, tak, kto ma 9 fragów? Ja. No, masz 9 fragów. Masz najmniej fragów w całej drużynie. No, już myślałem, że nie wejdziesz i spadnę przez ciebie. O, podali się. No. Co za dziady? Mistrzowskie elitarne srebro!
Tak! Tak! Końcu. No, widzicie, Silver 3, Silver 5, Silver 5! Silver 5? Same Silver 5 i Silver 3. Ale to był mecz, ale niestety... To było, to by na tym się skończyło, więc dziękuję wam wszystkim za uwagę w tym odcinku. Ze mną grał C. Johnson. Siemano, kolano i na razie. Na razie.